Panie Łukaszu, po reakcji Pana na widok naszych książek w holu, z jakim zainteresowaniem Pan przeglądał, wnioskuję, że Pan lubi czytać książki. Tak, nauczyłem się czytać jeszcze w przedszkolu. To w ogóle była wtedy moja pasja. Pochłaniałem czasami po dwie dziennie, chociaż w pośpiechu, ale tak, bardzo. No to w takim razie, jaka się Panu nasuwa książka z dzieciństwa, która wywarła na Pana wpływ, która się Panu podobała? To były Przekroje maszyn wojskowych. To jest absurdalne, ale pamiętam ją bardzo dobrze. Nie wiem, co się z nią stało, kompletnie nie wiem, dlaczego tak mnie zafascynowała, ale jakoś tak się stało. Natomiast drugą taką, która powiedzmy bardziej pasuje do mojego podróżniczego stylu życia, było 20 tysięcy mil podmorskich żeglugi, jedna z pierwszych, jakie przeczytałem. Takich podróżniczych przygodów. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wybiera się Pan na wyprawę, nie wiem, do Grenlandii, Islandii, gdziekolwiek. Ma Pan już spakowany bagaż, okazuje się, że zostaje tam trochę miejsca na książkę. I jaką Pan zabrał? Książki bardzo praktyczne, do bólu praktyczne. Nic powieściowego, nic historycznego. Zawsze są to poradniki czy podręczniki związane z górami, medycyną górską, pierwszą pomocą, lawinami, przewodnictwem i tak dalej. Czyli może Pan powiedzieć z taką świadomością, że może Pan reklamować książki dlatego, że nie tylko, że one dostarczają Pan na przykład, nie dostarczają emocji. Emocji mam dosyć czytelniczych, bo Pan ma, ma Pan sporo na wyprawach, ale takie, które po prostu się nawet mogą uratować życie. Czasami uratować życie, albo po prostu dostarczyć wiedzy.